Hejka wszystkim, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj nagramy sobie vloga z nowej stajni i dzisiaj muszę w ogóle zrobić dużo rzeczy i mam problem, ponieważ jestem w stajni i nie potrafię jej otworzyć. A Sandry nie ma i czekam, aż przyjedzie, żeby mnie wpuściła. I teraz jestem na padoku obok kucyków i wam za chwilę je pokażę. Tutaj mamy Jasia, kucyczka słodkiego. Kucyki są tutaj przypięte aktualnie na lążach, ponieważ... Jasiu! Ponieważ czekają na swój padoczek i co jakiś czas są puszczane tutaj, a co jakiś czas są puszczane na kwaterę, ale tylko wtedy, jak Sandra jest w stajni, ponieważ one lubią po prostu uciekać. Więc tutaj są przypięte na ląży i dzisiaj w ogóle planujemy z Sandrą nagrać korytarz dla kucyków. Puścić je w korytarzu, żeby sobie coś skoczyły. Zobaczymy, jak im pójdzie, ale to będzie raczej w osobnym odcinku. A w tym odcinku zrobimy po prostu luźnego vloga. Jasiu w ogóle ma bardzo krótką grzywę, bo miał bardzo brzydką, jak chyba przyjechał. Jest w ogóle strasznie brudny i jest co najgrubszy kucyk, jakiego widziałam. Ale Sandra planuje go odchudzić i powiem wam, że Jasiu był trochę biedny, ponieważ poprzedni właściciele dawali mu wiadro owsa dla kucyka szetlandzkiego, czajcie to? Przecież kucyki nie powinny dostawać owsa, prawda? No i Sandra stopniowo zmniejsza mu dawanie tego owsa. Nie wiem, czy już w ogóle nie dostaje, czy jeszcze dostaje jakąś resztkę, ale wydaje mi się, że już nic. No i trzeba go odchudzić. W ogóle cud, że on nie dostał ochwatu u tych poprzednich właścicieli. Naprawdę, patrzcie, jaki on jest grubasek. I jeszcze wam pokażę za chwilę Bezika, drugiego kucyczka. Idziemy do niego. Bezik w ogóle jest ogierem, więc on jest troszeczkę dziki. Dzień dobry. I w ogóle myślę, żeby w następnych odcinkach jakoś zrobić spa dla kucyków, bo Bezikowi na pewno będzie trzeba zapleść grzywę, bo on nic nie widzi. Przynajmniej jest czysty. Jasia trzeba by było wykąpać, tylko teraz jest trochę zimno, no ale trzeba ogarnąć kucyczki. No, a ja czekam na Sandrę. Jak Sandra przyjedzie, to będę się brała za wystawianie mojego sprzętu na sprzedaż, bo jest już ogólnie masakra. Ja się w ogóle z niczym nie mieszczę, totalnie, więc będę wystawiała rzeczy na Instastory. Także followujcie mnie na Instagramie. A to, co się nie sprzeda na Instastory, wystawia na jakimś Oelixie, czy nie wiem czym, naprawdę. Także, no. Dzisiaj porządki, trochę. Muszę jeszcze pojeździć na Aronie. No i później kucyczki. Dobra, pokażę wam, jaki mam problem. Tutaj jest kłódka, która zamyka stajnię. Tu są kluczyki. Kluczyk wchodzi, nie da się go przekręcić. Ja próbuję tą kłódkę docisnąć, nie wiem, na chama jakoś to przekręcać w jedną, w drugą stronę, nic nie działa. Więc czekam na Sandrę, ona umie to otworzyć i mnie wpuści do stajni, bo aktualnie to nie ma szans niestety. A najgorsze jest to, że mi chce siku. Chce mi się siku, a łazienka jest albo w stajni, albo na hali, a do hali też nie mogę wejść, bo klucz do hali jest w siodlarni. Tak jest super. No, więc siedzę sobie aktualnie w samochodzie, nie wiem, za ile Sandra przyjedzie, ale patrzcie. Z tyłu mam masę sprzętu i to jest sprzęt, którego ja w ogóle nie używam. Ja to wszystko muszę posprzedawać, bo ja po prostu się zagraciłam. Swego czasu w ogóle nie sprzedawałam sprzętu, trzymałam to, kolekcjonowałam, a teraz uznałam, że po co mi tyle rzeczy dla jednego konia. Ja rozumiem kolekcjonować sprzęt, ale nie w takiej ilości. To jest przesada. Więc mówię, dzisiaj koniecznie muszę zrobić wyprzedaż. Proszę bardzo, Sandra przyjechała i zobaczymy. Zobaczymy, czy otworzy. Tu ślusarz. I co? To nie ten klucz. Chyba. Aha. Czyli to nie jest moja wina, nie jestem głupia. Super. Czyli to był zły klucz. No nie, bo tam też to było. Aha, no to nie wiem. Dobra, widzowie, udało się nam wejść do stajni, więc mogę brać się za wyprzedawanie mojego sprzętu na Instagramie. Skończyłam moją wyprzedaż i patrzcie, tu są moje czapraki i kantary na sprzedaż. Tu są ochraniacze i jakieś inne jeszcze rzeczy. Tutaj mam derki, które wystawiłam na sprzedaż. A najlepsze jest to, że jeszcze to nie jest wszystko, bo część rzeczy po prostu zabieram do domu. Sorry w ogóle to światło tutaj, ale to jest strasznie ciemno. Część rzeczy zabieram do domu ze stajni, bo muszę je wyprać i jeszcze raz wystawić, więc tego jest strasznie dużo. Od 2 godzin siedzę tylko i sprzedaję rzeczy. Dobra, idę teraz po konia na padok. W ogóle nie pokazywałam wam, że jestem dzisiaj cała na różowo. Mam różową koszulkę, różową bluzę, różową kamizelkę i wszystko jest z pikera. A teraz idę właśnie do Arona.
i dam go na chwilę do boksu chyba, żeby się trochę ogarnął w boksie po paddocku, miał trochę odpoczynku, a w tym czasie będziemy możliwe kucyki na hale i zobaczymy, jak będą skakać. Proszę bardzo, tutaj mamy Aronka, wchodzę do niego. I wczoraj mu zwiększyłam trochę padok, bo już tutaj strasznie zrobił syf i wszystko wyżarł, więc przesunęłam mu tą linkę z pastuchem kawałek dalej, żeby miał trochę większy padok i będę mu tak go zwiększać co jakiś czas trochę dalej, żeby nie wyszedł nagle na duży padok, bo on oszaleje, zacznie galopować, więc stopniowo mu tutaj zwiększam tylko tą przestrzeń. Idziemy, Aron, mam łańcuch. Widzowie, Aron już jest w boksie i w ogóle cały czas muszę używać na niego tego łańcuszka do prowadzenia. Powiem wam, co on ostatnio zrobił. Jak Sandra go wyprowadzała w sobotę, czyli 4 dni temu na padok z rana, to Aron ją po prostu staronował. Skoczył na nią i musiała chodzić o kulach i miała całą obitą nogę, była w ogóle na sorze z tym. Także Aron cały czas jest dosyć niegrzeczny, ale myślę, że to tylko do końca miesiąca, bo prawdopodobnie w przyszłym miesiącu będziemy mogli zacząć galopować. Prawda, Aron? Cieszysz się? W ogóle przywiesiłam pod boksem Arona kantary, które są troszeczkę zniszczone i nawet się nie nadają do sprzedaży, więc tutaj są jako kantary padokowe. I tutaj proszę bardzo, jabłuszko dla pięknego konika. A tych panów bierzemy prawdopodobnie za chwilę na skoki. Prawda, kucyki? No ty jesteś taki fajny. A ty jesteś szatan. Słodziaki. Ale więcej o kucykach zobaczycie w następnym odcinku, bo tam będzie cały odcinek poświęcony kucykom, więc teraz wam nie będę ich dobrze nagrywać, żeby więcej móc nagrać w kolejnym odcinku. O, co oni robią? Widzowie, skończyłam już kucyki ogarniać, teraz jestem pod Aronem, pod boksem Arona. I powiem wam, że nie zdążę wsiąść dzisiaj na Arona, ani się nim za bardzo zająć, bo już jest 21. Ja przez 2,5 godziny wystawiałam sprzęt. Później robiłam korytarz dla kucyków i nie spodziewałam się, że tyle mi to wszystko zajmie, więc Aronek jutro pójdzie do roboty, a dzisiaj będzie miał dzień wolny. Także widzimy się jutro, ale to w tym samym filmie. Widzowie, mamy nowy dzień i ja przyjechałam właśnie do stajni. Jest już strasznie w ogóle późno, ale przyjechałam tak późno dlatego, bo moje auto po prostu jest tragiczne. Zepsuło mi się wczoraj, w sensie jakoś dojechałam do domu, ale bałam się, że w ogóle nie dojadę, bo jakby przestał mi działać gaz w tym samochodzie, naciskałam pedał i jakby ten gaz nie stykał i tylko mogłam tak delikatnie naciskać ten gaz, wtedy jakoś jechało, ale bałam się, że ono mi w końcu na trasie stanie i będę miała problem. Ale na szczęście jakoś się udało dojechać do domu, mam teraz pożyczone auto od Karoliny, więc uratowała mi tak naprawdę życie. I co? Idę do stajni i czas wsiąść na Aronka, ponieważ wczoraj nie chodził. Aronek już sobie stoi na jego stanowisku do czyszczenia. Dałam mu jabłko, żeby go przywiązać, żeby był grzeczny. I w ogóle ostatnio podczas porządków znalazłam ten kantar. Zapomniałam, że go w ogóle mam, ale zauważyłam, że nie ma jednego kryształka, więc jest to jego kantar też na padok, bo i tak już nic z nim nie zrobię, a ten kryształek mnie kuje w oczy. No i będę go czyścić i w ogóle patrzcie, Aron już zarasta zimową sierścią. Mimo, że mamy wrzesień, to on już się robi taki misiowaty, że niedługo chyba będzie trzeba go ogolić. Znaczy nie tak niedługo, ale za jakiś najbliższy czas. Bo on to zarasta jak jakiś mamut. Dobra, biorę się za czyszczenie. Patrzcie na to. To oznacza tylko jedno. Ta sierść oznacza, że lato się kończy i nadchodzi jesień. Bo konie zmieniają sierść. To jest najgorsza wiadomość świata. Ja nienawidzę, jak jest zimno. Patrzcie. Ile mu wypada tej sierści. Co, Aron? Oczywiście przed jazdą smaruję Aronowi nosek oliwką z Horselina na uspokojenie, bo Aron jest teraz trochę nadpobudliwy przez to, że nie jest w takim treningu jak wcześniej. On w ogóle ją bardzo lubi, chce ją zjeść. I z kodem Aron10 na stronie Horselina macie tutaj zniżkę na to. Aron, chodź. Teraz nagle nie chcę. Dobra, posmaruję mu to, osiadłam i wam pokażę go, jak go osiadłam, bo teraz mam odpaloną lampę błyskową i nie chcę mu po oczach świecić.
Aaron już gotowy, osiodłany, ubrany w różowy, piękny komplecik i w ogóle patrzcie, jakie dzisiaj jest ładne niebo. Bardzo ładne, pasuje Aaronowi do czabraka. Czabraczek nasz stary z Heritage'a, który muszę wyprać, bo tu jest hizaciek. Ochraniaczki na cztery nogi, kopytka są nieumyte, bo ich nie umyłam, ale umyłam po jeździe. I tak on pięknie wygląda. No gwiazdor po prostu, a jak grzecznie stoi. O, pożartowałam. Aaron, co ty robisz? Chodź, idziemy na halę. Dobra, jesteśmy na hali i w ogóle ustawiłam Aaronowi jednego drążka do jazdy z takich miękkich drążków, ponieważ mogę już wprowadzać Aaronowi powoli drążki, a uznałam, że te miękkie drążki są bezpieczniejsze i dzisiaj zaczniemy od jednego drążka. I wiem, że Aaron tych miękkich drążków w ogóle nie szanuje, ale uznałam, że wolę, żeby nie szanował jednego drążka, jak jest jeszcze w takim powrocie z kontuzji, niż żeby sobie rozwalił nogi. Więc mamy mięciutki drążek, Aaron daje buziaczki. I ja w ogóle nie wiem, kiedy straciłam paznokcia. Znowu. A mam krótkie teraz, nie wiem, o co chodzi. Siedzę na koniu. Dzisiaj nie jestem ubrana kolorystycznie do konia, a wczoraj bym była, bo wczoraj byłam też na różowo i miałam odbrać ten komplet Aaronowi wczoraj. Ale było strasznie późno, więc nie siadłam, więc jestem dzisiaj i dzisiaj jestem niepasująca w ogóle. Ale trudno. Dobra, zaczynamy z Aaronkiem kusik i ogólnie nie będziemy jeździli po ścianach, z tego co widzę. Ponieważ Sandra mówiła, że nie wyrównała hali dzisiaj, a tutaj jest takie jakby świeże podłoże i ono się bardzo szybko robi grząskie i trzeba tą halę teraz codziennie uklepywać walcem i równać i w ogóle, a dzisiaj tego nie zrobiła Sandra, bo chyba nie miała czasu czy coś. Więc jest tutaj tak dosyć grząsko, a z racji, że Aaron ma nóżkę po kontuzji, to takie podłoże nie będzie dla niego najlepsze. A na dworze już jest ciemno, więc nie pojeździmy na dworze. Także będziemy sobie skracać troszeczkę ściany, żeby nie obciążać tej nóżki po takim podłożu, wiecie. Nie do końca dobrym dla Aarona, więc sobie będziemy kusować po mniejszym kółeczku. Ale Aaronek oczywiście, jak zawsze, grzecznie kusuje na luźnej wodzy. O, właśnie. Tutaj jest najbardziej grząsko. Tutaj ten fragment. I tutaj jest masakra. Że tutaj właśnie musimy jeździć troszeczkę w mniejszych kółeczkach. Ale Aaronek wychillowany. Dobra, jedziemy na drążka, ale najeżdżam dopiero w taki sposób, że kus będzie przed samym drążkiem, ponieważ nie chcę na nim robić ostrych zakrętów, więc go wyprostuję. I teraz hop! Dobry konik! I właśnie w taki sposób będę najeżdżała na ten drążek, z tego względu, że mówię, że jeszcze strasznie uważam na tą nogę, bo już chciałabym naprawdę za 2 tygodnie móc z Aaronem wprowadzić galop i nie chcę go w żaden sposób narazić na to, żeby ta noga się jeszcze jakoś tak wyrężyła, żeby ta kontuzja się nawróciła i chcę wszystkie takie rzeczy typu ostre zakręty, typu drążki i tak dalej wprowadzać bardzo powoli. Bo wiecie, to jest starszy koń, a ta kontuzja, którą Aaron miał, bardzo lubi się nawracać, więc nie ma co... Hop! Nie ma co z tym koniem teraz szaleć. Pięknie! Czyli co, 2 razy najechałam z tej strony, 2 razy z drugiej i na tym będziemy dzisiaj kończyć, bo on nie ma jeszcze też kondycji, nóżka się leczy i trzeba ją oszczędzać. Dawaj, Aaronek. No ale podnoś te nogi, gościu. Trzeba nogi podnosić na tym, na drągu, a nie przechodzić przez niego. Ja wiem, że on jest miękki, Aaron, i że to nie boli, jak w niego uderzysz, ale trzeba szanować, bo jak tak będziesz robił, to ci postawię normalne drążki i zobaczymy, co zrobisz. W ogóle strasznie Aaron obciera tymi ochraniaczami o siebie. Nie wiem, czy to słuchać w filmie, ale wydaje mi się, że tak. Jak co chwilę on tak szczura jedną nogą o drugą. Nie wiem, czy przednią, czy tylnią. Zobaczę potem, jak będą wytarte ochraniacze po treningu. Dobra, Aaron, ostatni raz. Zapraszam.
znowu masz w dupie, tak? No ale niech będzie. To są pierwsze drążki. Jutro mu może ustawię jeden drążek taki twardszy, a jeden taki miękki, żeby trochę zaczął szanować te drągi. Bo on w ogóle chodzi po nich jakby, po tym drągu, jakby to nie był drążek, tylko po prostu jakby to była ziemia zwykła, piasek. No ale co, pokusował, postępować jeszcze trochę musi. Schodzę mu nóżki i do boksu. Zeszłam już z Aaronka, był oczywiście bardzo grzeczny. On w ogóle tutaj na hali jest jakoś mega grzeczny. Nie wiem, czy dlatego, że dostaję teraz na nos tą oliwkę z Horseline'a, może ona działa. Bo odkąd jestem w nowej stajni, to stwierdziłam, że będę mu to smarować, te chrapy. Bo się po prostu boję, czy on nie będzie odwalał w nowym miejscu. Jest bardzo grzeczny, więc albo działa, albo jest to placebo, albo po prostu mu się tutaj podoba. Nie wiem, jedno z tych trzech. Teraz dam mu smakołyka od Aleksy. Lowuśki, czy jakoś tak? Te od Lowki, wiecie, która. No, i idziemy do stajni. Aaron oczywiście musi dać buziaczka, tak? Jeszcze byś chciał smaczka? Tak ładnie prosisz, to ci dam. Proszę. Idziemy. Idziemy. Aronek staje sobie już grzeczniutko i liże tutaj kratę. Nie lisz tego. Nie lisz. Wszystko liże, jak dostanie smaczka. I czeka Aaron, bo hałasujesz. Czeka, aż mu schłodzę nóżki i umyję kopytka i nasmaruję i zaraz wam pokażę, czego ja używam zawsze do mycia kopyt. Aaron, jak ty hałasujesz? Nic nie słychać w moim filmie przez ciebie. Musicie mu wybaczyć, tak? To. Tego używam do mycia kopyt Aarona i to jest super, ponieważ jest to szampon w sprayu, więc sobie tylko psikam kopytka i szoruję je tą szczotką i wam... O Jezu, jaka brudna należała tutaj, to było mokre. I wam bardzo polecam ten zestawik, bo to jest mój must have, jeśli chodzi o kopyta. W ogóle Aaronek mnie obślinił. I co? I smaruję mu kopytka, zaraz wam pokażę czym. Aktualnie używam różowego smaru dla dzieci z Efoda i on przepięknie pachnie. Odkręcę go. Odkręciłam i patrzcie, jaki ładny kolor różowy. Co prawda jak się nałoży na kopyta, to już nie widać, że jest taki różowy, ale on tak ładnie pachnie, nie wiem, czy truskawkami, czy czym, ale jest super. Uwielbiam go i bardzo ładnie nabierze kopytka, więc polecam. Także bierzemy się za tutaj sprawy kopytowe i jak wam, jak je umyję, to wam pokażę, jakie on ma długie kopyta. Zrobimy aktualizację i zobaczycie, dlaczego ja ubolewam nad jego kopytami aktualnie. Dobra, jest tu trochę ciemno. Włączyłam lampę, nie wiem, czy nie pogaszyło, ale patrzcie na to. To jest tak wygodne. I za chwilę tylko szoruję szczotą i kopyta będą czyste w mega szybkim czasie. Okej, nasmarowałam już Aaronowi kopytka i posmarowałam mu też plecki i szyję tym czymś. To jest taka maść chłodząco rozgrzewająca, więc postanowiłam, że teraz będę znowu smarowała po każdej jeździe Aaronowi tym plecki i szyjkę, ponieważ jest starszym koniem i na pewno mu to nie zaszkodzi i pomoże w jego obolałych mięśniach, tak Aaron? Słodziak. Kopytka też już nasmarowane i patrzcie, tylne ogólnie nie wyglądają tragicznie, ale przody są no za długie, no. No i nie wiem, no możecie mi napisać w komentarzu, co byście zrobili na moim miejscu, czy wzywalibyście jakiegoś innego kowala, czy zostali przy tym, jeśli jest sprawdzony i czekali 2 tygodnie, bo ja już jestem... Ja nie mogę się zdecydować po prostu. Aaron, przestań. Ale powiem wam, że Aarona kopytka wyglądają w ogóle milion razy lepiej, niż wyglądały w poprzedniej stajni. Teraz będę tutaj myć je regularnie, to po prostu... Nie było azienia, naprawdę. I w ogóle jak ja stałam jeszcze w innej stajni, nie w Kiselinie, tylko w Kaczyńcach, w poprzedniej stajni jeszcze bardziej, to tam mieliśmy myjkę na co dzień i ja miałam wtedy Aaronowi kopytka codziennie. I powiem wam, że wtedy miał tak czyste, w ogóle one wyglądały jak z jakiejś reklamy wtedy. To po prostu były idealne i chciałabym, żeby Aaron znowu miał takie idealne kopytka. Ale muszę mu jeszcze trochę je regularnie pomyć, żeby ten kolor miał taki kolor, jak mieć powinien, a nie taki zabrudzony, bo wiecie, po jednym myciu to wszystko nie zejdzie, to trzeba kasu.
Jezu, jaka to ciepła ta szyja od tego... tej maści, kremu, nie wiem. Aron! Lecki też ciepłe. Przestań, już idziemy do boksu przecież. Doprowadzę go, bo on już tutaj nudzi się, biedny, tak? Nudzisz się. Idziemy z panem koniem, ale oczywiście po drodze musi być pit stop. Tu jest koński bufet. Aron sam się obsłuży. Weź sobie jabłuszko, tylko weź takie ładne, bo niektóre są takie brzydkie z tego, co widzę. No, ja to potem podniosę. Chodź, idziemy do boksu. Chodź, ja ci jeszcze przyniosę. No zjedz do końca, no. Chodź. Chodź, ja ci doniosę. Idziemy. Aronek w boksie, je sobie kolacyjkę. O Jezu, koniec, dzień dobry. Dzień dobry. To jest chyba Dori? Tak, to jest Dori. To jest najmłodsza z Sandry koników. Ona ma dopiero 1,5 roku. I jest takim słodziakiem atencyjnym. No patrzcie na nią. Jaką ona jest śmieszna. Co byś chciała? Dam ci smaczka, dobra? Tak? Chciałabyś? Proszę. Jezu, jaka słodka. Malutka. Ale w ogóle ona jest wysoka. Na to, że ma 1,5 roku, to ona jest wzrostu Arona. Albo nawet większa, zaraz wam pokażę. Patrzcie, to jest Dori w boksie. Krzywi się od smaczka, bo chyba rzadko dostaje takie rzeczy. A tu jest Aron. Ja mam wrażenie, że Aron jest mniejszy od niej. Dori, Aron. Nie no, ona jest na bank wyższa. Boże, Aron jakiś ciebie karzeł. Karzeł jesteś. I Aron ma nową siatkę z sianem. Ponieważ swoją podarł wczoraj i Sandra mu dała swoją, pożyczyła. Jutro mu kupię nową. Słuchajcie, jak ja robiłam wczoraj porządki, to się tyle skarbów wynalazło, że masakra. Pokażę wam jeden z nich, który odkopałam ostatnio. Patrzcie, pamiętacie, że ja miałam taki naczółek? Ja już w ogóle o nim zapomniałam. On jest taki śliczny. Pokażę wam w ogóle, jak on wygląda z lampą błyskową, bo się będzie bardzo błyszczał. Uwaga, patrzcie. Prześliczny. Jest o wiele ładniejszy niż ten, który mam aktualnie. Chociaż ten też jest ładny, ale ten jest ładniejszy. Więc jutro, jak będę miała chwilę, to wepnę mu ten naczółek po głowie, bo śliczny jest. Czemu ja go nie ubrałam na Arona? Nie wiem, co jest ze mną. I w ogóle odnalazłam całą masę uwiązów. A uwiązy zawsze się przydadzą. No i jeszcze jakieś czapraki poznajdowałam. Dużo tego generalnie. To jeszcze nie jest wszystko, bo jeszcze mam część w domu. Ale nie mogę znaleźć jednego czapraka i ja sama nie wiem, co się z nim stało, bo miałam czaprak taki jak ta Derka, w takie gwiazdki, nie wiem, czy pamiętacie. I ja nie wiem, czy ja komuś go pożyczyłam, czy ja go sprzedałam, czy ja go zgubiłam. Nie ma go nigdzie. Czy ktoś go sobie wziął? Nie wiem, wyparował mi ten czaprak. Przecież nie wiem, czy naprawdę ja go nie sprzedałam i o tym mogłam zapomnieć, bo ja tak mam często, że zapominam. Nie wiem, co się z nim stało. Nie mam, więc chyba tą Derkę i tą Derkę będę musiała sprzedać. Mam też ochraniacze do kompletu, gdzieś tutaj, o tu leżą. Tak więc, jak go nie znajdę, to te rzeczy będą na sprzedaż. Jak ktoś jest zainteresowany, to na Instagramie będzie. Jeszcze oczywiście obiecane jabłuszko dla Aronka. Bo jakbym mogła zapomnieć. Ale nie wzięłam dla innych koni. No ale Aron dostanie, bo Aron ciężko pracował przed chwilą. Patrzcie, on już czeka, on już wie po prostu. O Jezus, jaki ty głodny! Ale sobie ciamka. Dopiero za kolację zjadłeś. Tylko mnie nie opluj. Ty tego nie zjesz na raz. Patrz, złapię, złapię. Nie złapałam. Proszę. On po prostu jak dziecko. Pluje się cały, ślini, jak małe dziecko. Mam nadzieję, że smakuje chociaż. Jezu, wszystko oplute. Jaką ty masz w ogóle minę, Aron? Dobra, widzowie. To by było na tyle dzisiejszego odcinka. Jeśli wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jezus Maria! I subskrypcję! To nie był dobry pomysł z tym jabłkiem. Będę musiała iść po jabłko dla innych koni. W ogóle patrzcie, mam tu szramę, bo mnie pies podrapał. No nieważne. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa! Jezus,
Maria, jak tak można, Aaron? Tu też jest oplute. Wszystko jest oplute po prostu.